Bardzo rzadka i niespotykana sprawa, bo to ty realizujesz wywiady, nie? I ty prowadzisz wywiady, nie? Zwykle z drugiej strony, tak. Ty jesteś z drugiej strony, a teraz ciebie chcielibyśmy przepytać. Zapraszam. Marcin Tasbir, arcymistrz, mistrz świata, człowiek orkiestra, wydawałoby się, że tylko szachowy, ale przecież wiem, że nawet są piękne kabaretowe kawałki, także... Zdarzyło się dwa razy stand-up zrobić na razie, no zobaczymy jak to się rozwinie. No. W rodzinie mam bardziej uzdolnionych pod tym względem, także raczej im pozostawiam pole. Robisz bardzo dużo, jesteś aktywny na wielu polach, a ostatnio nowatorstwo, bo chcesz rozwinąć coś, czego jeszcze nie było. Bo mamy Akademię Polskiego Związku, gdzie gwiazdy się pojawiają, ale ty chcesz stworzyć też dla przyszłych gwiazd nową sposobność, nową okazję. Obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży. Powiedz dwa słowa. O co chodzi? Wraz z Polskim Związkiem Szachowym uznaliśmy, że dobrze byłoby dać szansę nie tylko tym zawodnikom, którzy zdobywają medale Mistrzostw Polski na szkolenie z profesjonalnymi trenerami na takich obozach sportowych, szachowych, tak jak się dzieje podczas Młodzieżowej Akademii Szachowej, której kiedyś byłem uczestnikiem, słuchaczem, obecnie jestem jednym z trenerów. Natomiast, żeby stworzyć również taką możliwość dla każdego, kto będzie w stanie przyjechać na taki obóz, żeby właśnie miał też zapewnione nie tylko zajęcia szachowe, ale również i sportowe. Jest to obóz stricte szachowy, około 40 godzin przez jeden tydzień. Takich zajęć dzieciaki będą miały w wieku 8 do 18 lat. Także jeśli chodzi, tam będzie podział oczywiście na grupy 6-8 osobowe, w zależności również od wieku. Natomiast, żeby po prostu każdy miał taką szansę uczestnictwa w takim właśnie profesjonalnym szkoleniu. Wspaniały pomysł, wspaniali ludzie. I kiedy to rusza? Pierwszy obóz odbędzie się w Sypniewie, koło Jastrowia. To jest od 16 do 23 września. Natomiast kolejne zapewne będą w przyszłym roku, będzie kontynuacja tych zjazdów. Myślę, że będzie takich obozów 3. Staramy się oczywiście dobrać jak najlepszy termin. Natomiast oczywiście zawsze będzie tak, że komuś nie będzie pasowało. Natomiast staramy się, żeby to było w racjonalnych warunkach i w racjonalnym terminie. Trzymamy kciuki za ten znakomity nowy pomysł i następnych mistrzostw, co najmniej świata. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękujemy.